Cześć wszystkim, z tej strony Kasia i witam Was na moim kanale. Jest okrutna godzina, bo jest chyba około 5, bo oczywiście miałam nagrywać filmy na zaś, ale miałam jakiś kryzys twórczy, więc witam się z Wami w ten sam dzień, w którym ten film w zasadzie wlatuje, więc około 5 w poniedziałek i przygotowałam dla Was 9 chyba książek, które mają już swoją ustaloną, konkretną premierę w 2023 roku i które mnie sobą niezwykle interesują i jeśli miałabym kupować właśnie przedpremierowo jakieś książki, to właśnie myślę, że byłyby to te, które sobie tutaj zapisałam. Jest to taki film, który delikatnie nam zaprezentuje, czego możemy się spodziewać w styczniu i w lutym bodaj. Jeśli chodzi o rynek wydawniczy, pewnie dużo premier jeszcze nie zostało ogłoszone z tego względu, że no jest dopiero praktycznie połowa miesiąca, może troszeczkę jesteśmy za połową miesiąca, ale dużo premier jeszcze właśnie nie zostało zapowiedzianych albo na przykład ma nieustaloną datę, więc takie od razu Wam mówię, że pomijałam, albo o takich, które wiem, że powinny być, typu na przykład Iron Widow od WeNydia, które było zapowiadane na 2022 i teraz jest zapowiadany na 2023. Takie rzeczy zupełnie pomijałam. Także mam tutaj przygotowane 9 książek, które mają swoją już oficjalną premierę i wiadomo, że po prostu na ten rynek wydawniczy sobie wypłyną w właśnie tym momencie życia. I pierwszą taką premierą jest oczywiście premiera kolejnego tomu, bo nie wiem, czy to jest drugi tom, czy trzeci, bo przestałam to trochę śledzić. W każdym razie chodzi mi tutaj o przygody Arystotelesa i Dante, które ukażą się 11 stycznia i pełny tytuł to oczywiście Arystoteles i Dante przepadają w toni życia. I ja wiem, tutaj będzie bardzo dużo, mam wrażenie, młodzieżówek, a przynajmniej starałam się wybierać takie lekkie książki, takie bardzo niezobowiązujące. Słyszałam, że Arystoteles i Dante, pierwszy tom, jest po prostu cudowny i że każdy musi go przeczytać, przynajmniej od tych osób, które są zachwycone tą książką. I tam mamy, pomimo tego, że są piękne imiona, naprawdę piękne, to tam mamy bodaj Grecję i mamy tam dwóch chłopców, którzy się poznają i w pewnym momencie chyba w sobie zakochują, przynajmniej no tak wynika wszystkich tych opowieści, które ja słyszałam na temat tej książki, że jest tam właśnie miłość queerowa i że na tym bazuje cała książka, a jednocześnie wiem, że jest tam jakiś artyzm w tle i że imiona nie są właśnie przypadkowo dobrane. Ja na przykład więcej nie wiem o tej książce, nie chciałabym o niej wiedzieć, jestem ciekawa drugiego tomu przez to, że jestem bardzo ciekawa pierwszego tomu i pewnie jak drugiego albo trzeciego, bo teraz nie jestem pewna, czy to jest drugi tom, wydaje mi się, że tak. W każdym razie, jeśli to miałaby być dylogia bądź seria, to ja bym sobie chyba chciała poczekać, aż wyjdą wszystkie części, żeby nie musieć czekać później na przeczytanie tych książek, tylko żeby faktycznie czytać jedną za drugą. Dlatego też nie chcę nic wiedzieć, nie chcę za dużo wiedzieć o pierwszym tomie, o drugim. Nie czytałam ani krzty opisu z tego względu, żeby sobie właśnie nie psuć zabawy, bo no nie czytałam po prostu tej pierwszej części, która miała swoją premierę bodaj 2 lata temu. Tak mi się przynajmniej wydaje, że jeszcze nie miałam BookTube'a i że byłam bardzo zaznajomiona i zakochana w Bookstagramie i śledziłam bardzo dużo osób, które właśnie o tej książce mówiły, ale mogę się teraz mylić, bo nie jestem teraz w 100% pewna. W każdym razie na pierwszym miejscu właśnie znalazło się Arystoteles i Dante. 18 stycznia od autorki Estelle Laura. Nie jestem pewna, jak się czyta właśnie nazwisko, ale mamy książkę Practice Girl i o tej książce bardzo dużo słyszałam za pośrednictwem właśnie Kombuk i trochę towarzyszyłam jej w czytaniu, bo ona była bardzo zdegustowana tą książką właśnie przez sam tytuł i przez samo postępowanie. Mamy tam właśnie patriarchat, jakiś taki świat, który jest głównie męski i ocenia się właśnie kobiety przez pryzmat na przykład wyglądu. Naszą główną bohaterkę ocenia się trochę i kategoryzuje pod tą kategorię practice girl. Ja nigdy w życiu nie słyszałam o tej kategorii, ale jest to dosyć uwłaczające, bo znaczy tyle, co dziewczyna do trenowania, dziewczyna do testów i to mówi o naszej głównej bohaterce, że nie jest wystarczająco dobra i że jest właśnie taka, żeby sobie potestować, jak to jest być z dziewczyną, ale nie tworzyć z nią poważnej relacji. Więc to jest taka trochę zabawa drugim człowiekiem
I to jest na tyle ciekawy temat, że możliwe, że są takie postępowania w dzisiejszym świecie. Aczkolwiek no, u mnie czegoś takiego nie było za czasów właśnie szkolno-podstawówkowo-gimnazjalno-licealnych, ale temat jak najbardziej mój i jest o takiej krzywdzie społecznej i uważam, że jeżeli został dobrze poprowadzony, tak jakbym chciała, żeby był właśnie poprowadzony, no to byłoby naprawdę świetnie. Ja też się trochę obawiam tej książki, bo jednak jest to ciężki temat i trudno mówić o takich rzeczach, z tego względu, że no ciężko mi się wydaje, że jest właśnie przedstawić to w bardzo dobry sposób i mam nadzieję, że autorka to zrobiła. Z tego co wiem, Karolinie Kombuk, oprócz tego, że bardzo dużo zdenerwowania przyniosła ta książka, to również jej się chyba podobała ostatecznie, bo to chodziło bardziej właśnie, że ona była zdenerwowana na zachowanie tych chłopaków bądź tych bohaterów, którzy występują w tej książce, niż faktycznie na samą treść i na samą koncepcję, więc ja jestem bardzo, ale to naprawdę bardzo ciekawa. 25 stycznia mamy nową Beth O'Leary i Poszukiwanego Ukochanego. Jest to taka chyba komedia romantyczna, coś w tym stylu, chociaż słyszałam, że to jest najbardziej poważna książka, która wyszła spod pióra Beth O'Leary. I jest to opowieść o walentynkach i o trzech randkach z tym samym facetem, który nagle znika. I są to trzy osobne kobiety i jeden i ten sam mężczyzna, Jonathan Connor, możliwe, że tak się nazywał, bo po prostu czytałam opis i było bardzo dużo jego nazwiska, więc możliwe, że się teraz nie mylę, jeśli chodzi o nazwisko. W każdym razie, no jest to ciekawy dosyć zabieg i słyszałam, że książka ma nie być właśnie w takim stylu Beth O'Leary, nie ma być właśnie humorystyczna i taka po prostu ciepła i tak dalej, tylko ma poruszać tam jakieś ważne wątki, ale nic więcej nie jest nam jakby powiedziane. Dlatego ja jestem bardzo ciekawa, tak samo Wam mówiłam w autorach, których twórczość chcę dalej śledzić. Ja bym chciała dalej czytać Beth O'Leary i przede wszystkim chcę przeczytać Zamianę, bo to mam jeszcze przed sobą, ale Poszukiwany Ukochany też brzmi dosyć dobrze. I również 25 stycznia mamy premierę nowej książki Lauren Ho. Chyba tak się czyta to nazwisko. W każdym razie jest to autorka ostatniej prawdziwej singielki. I tutaj mamy książkę bardziej nacechowaną taką dorosłością i chęcią zostania matką, czyli Lucy Lee nie jest romantyczką. I tutaj mamy sytuację, w której właśnie nasza główna bohaterka bardzo chce zostać matką, ale nie może znaleźć odpowiedniego kandydata, więc postanawia go sobie wyszukać i nie wchodzić po prostu z nim w relacje, tylko właśnie jako dawca nasienia i zabiera go do swoich rodziców i rodzice oczywiście nie są zachwyceni i w międzyczasie pojawia się jej były narzeczony. No i tak się ta gra kołem toczy, że tak powiem. No i pewnie będzie tam, wydaje mi się, że będzie tam jakiś trójkąt romantyczny, ale na przykład ostatnia prawdziwa singielka wiem, że była utrzymana w takim dosyć humorystycznym tonie, więc możliwe, że tutaj będziemy mieć po prostu podobną sytuację, aczkolwiek bardzo ważny temat, bo no jest to jednak macierzyństwo, chęć posiadania potomstwa i tak dalej, i tak dalej. Więc ja jestem jak najbardziej ciekawa zarówno ostatniej prawdziwej singielki, jak właśnie tej książki, którą tutaj Wam przytoczyłam, czyli to Lucy Lee nie jest romantyczką. 25 stycznia, czyli ta sama data, mamy książkę od Kelly Quinlan. Jest to Late to the Party i mamy tutaj do czynienia z naszą główną bohaterką, która nie za bardzo chodzi na imprezy i zaszywa się ze swoimi dwoma przyjaciółmi w piwnicy i ogląda Netflixa i raz właśnie postanawia iść na taką imprezę, zachęcona przez bodaj przyjaciółkę i wpada na szkolnego przystojniaka, który obściskuje się z innym chłopakiem. I jako, że nasza główna bohaterka też nie jest heteronormatywna i jest bodaj lesbijką, z tego co zrozumiałam z opisu, to po prostu rodzi się pomiędzy nimi przyjaźń, on zaczyna ją zabierać na imprezy i tak dalej, i tak dalej. Jak to się zakończy, nie mam bladego pojęcia, nie mam żadnych przypuszczeń, ale jak najbardziej dodałam to sobie właśnie w formie takiej luźnej książki po prostu na zaczęcie dobrze roku i jestem jej dosyć ciekawa, bo jestem ciekawa, jakie tam wątki można poruszyć i czy to nas prowadzi do jednego, z tego względu, że jest powiedziane od razu na początku, że
nasza główna bohaterka unikała imprez, nigdy się nie całowała i była raczej taką właśnie typem takiej dziewczyny, która właśnie woli Netflix bez chill, więc no jestem po prostu ciekawa, w którą stronę to pójdzie. Dalej mamy książkę od Jennifer L. Armentrout, również z 25 stycznia. Jest to Siła Protektora i tutaj postanowiłam tylko wymienić tą książkę, bo ja też za bardzo nie chcę wiedzieć, o czym ona jest przed zaczęciem jej i przed sięgnięciem po nią. Także, no tylko Wam mówię po prostu, że mam na nią ochotę, pomimo tego, że nie wiem zupełnie, o czym jest. I tak samo mam problem teraz, bo mi się wydaje, że ja czytałam coś tej autorki. I nie jestem teraz pewna po prostu, co to było. Nie umiem sobie właśnie jej skojarzyć z żadną inną książką. Myślałam, że był to Gołąb i Wąż, ale to nie był Gołąb i Wąż, bo Gołąb i Wąż to była bodaj Shelby Mahurin. Także nie wiem, pewnie się dowiem już po zmontowaniu i opublikowaniu tego filmu, ale jestem bardzo, ale to naprawdę bardzo ciekawa tej książki, bo opis brzmiał, przynajmniej ta część opisu, którą ja przeczytałam, brzmiała dosyć intrygująco, ale nie za bardzo chciałam czytać dalej. Wiem, że tam był bodaj jakiś taki starożytny zakon i ogólnie tam była walka pomiędzy religią a bodaj osobą, która jest niewierząca. Nie wiem, zabijcie mnie, bo naprawdę nie chcę wiedzieć nic na temat tej książki i wolałabym właśnie wiedzieć tyle, ile wiem, nawet jeśli się mylę, nie będę tego sprawdzać, żeby Wam tutaj poprawiać bądź dodawać napisy, bo chciałabym po prostu podejść na czystej nieświadomości do tej książki, dlatego lecimy już dalej. I 7 lutego mamy coś, co widziałam na Instagramie i coś, co mnie niesamowicie ciekawi, czyli Dustin Tao z tej samej strony i okładka jest naprawdę przepiękna i przede wszystkim za pośrednictwem okładki ja się zainteresowałam tą książką, bo słyszałam o niej już jakiś czas temu właśnie za pośrednictwem Instagrama i tutaj mamy taką dosyć dobrze mnie znaną i lubianą przeze mnie sytuację i motyw. Jest to motyw żałoby, mamy tutaj Julie i Sama i oni są razem i oczywiście są super szczęśliwi i tak dalej, i tak dalej, i nagle Sam umiera bodaj w wypadku samochodowym. Albo w jakimś tam wypadku, nie jestem teraz pewna, czy to było za pośrednictwem samochodu. W każdym razie umiera i dziewczyna musi sobie zacząć z tym radzić i jak wiadomo, nie radzi sobie najlepiej z tego względu, że była to najbliższa osoba w jej życiu. I nagle postanawia ostatni raz usłyszeć głos Sama, żeby się pozbierać i dzwoni do niego, żeby usłyszeć bodaj automatyczną sekretarkę, którą on nagrał kiedyś i nagle odbiera Sam z innego świata. I Julie wie, że to połączenie nie może trwać wiecznie, ale no rozmawiają ze sobą i to jest bardzo ciekawy zabieg i mnie on sobą niesamowicie interesuje. Przede wszystkim okładka, potem właśnie mam ten motyw żałoby i takie dosyć fajne i nietypowe wyjście z tego, typu właśnie ten telefon i rozmowa z zaświatami. Także no tej książki jestem naprawdę, ale to naprawdę bardzo ciekawa i nawet nie wiedziałam, że aż tak. Jak teraz tak o tym opowiadam, to mam wrażenie, że jestem jej ciekawa jeszcze bardziej, ale na to będziemy musieli czekać do lutego. Dalej mam Emily Henry i 8 lutego Book Lover i mam wrażenie, że to jest mega podobne do Beach Read, bo jest dwójka niecierpiących się głównych bohaterów. Mężczyzna jest bodaj wydawcą, a kobieta bodaj pisze. I wiem, że w Beach Read była chyba dwójka pisarzy, w każdym razie też za sobą nie przepadali. I tutaj cały czas na siebie wpadają w tym Book Lover i również są na urlopie i na wakacjach. Ja nie pamiętam w jakim miejscu, przepraszam, bo nie skupiam się na takich rzeczach. W każdym razie też są na wakacjach i cały czas na siebie wpadają i to ma jakby zacieśnić ich relacje, że wspólnie łączy ich pasja i miłość do książek. Ja jestem ciekawa, ale nie wiem, czy nie wolałabym właśnie przeczytać Beach Read i Beach Read sobie nadrobię w swoim czasie. W każdym razie ja również jestem miłośniczką książek, więc tytuł mnie po prostu przyciągnął. Jak przeczytałam opis, było już troszkę gorzej. W każdym razie nadal jestem nawet ciekawa. I również 8 lutego wychodzi The Henna Wars, czyli miłość pisana henną. I wybaczcie, ja nie przeczytam nazwiska autora, autorki. Nawet nie jestem pewna, czy jest to osoba żeńska, męska bądź niebinarna, bo tego nie sprawdzałam, tak jak mówię, tylko sobie na szybko wypisałam właśnie te książki, więc jakby o osobie, która napisała tą książkę, nie będę się tutaj za długo rozwodzić. W każdym razie mamy tutaj do czynienia z
muzułmanką, która za wszelką cenę ma być wydana za mąż, pomimo tego, że przyznaje się swoim rodzicom, że ma inną orientację seksualną i że jest lesbijką i że podobają jej się kobiety i jednocześnie jest zafascynowana jakąś taką afroamerykanką, bodaj nie też z Ameryki stricte, tylko właśnie też przyjezdną, bo nasza główna bohaterka jest z Bangladeszu i tutaj pomiędzy tymi dwoma dziewczynami rozgrywa się po prostu akcja i pewnie będzie to historia miłosna, chcąc nie chcąc, ale też myślę, że będzie to taka walka o siebie, o swoją orientację i o to, że no, rodzina w takich sytuacjach nie zawsze ma po prostu rację i to już wiemy jakby, bo schematy są dosyć popularne, ale tutaj właśnie jest o tyle to fajnie skonstruowane, że są to jednak dziewczyny z innych kultur i można się też czegoś nauczyć. Na przykład w kulturze muzułmańskiej często jest tak, że to ojciec wybiera partnera swojej córce i to jest dosyć częstym zabiegiem po prostu, jeśli chodzi właśnie o później partnerstwo i małżeństwo i to raczej córka się wydaje za mąż, niż ona sobie wybiera faktycznie z kim chciałaby być i tak dalej, i tak dalej. I właśnie tutaj mamy ten element, przynajmniej z tego co wyczytałam w opisie, powinien się tutaj znaleźć. W każdym razie zostanie nam tutaj przybliżona kultura muzułmańska i ja jestem jak najbardziej właśnie ciekawa tej książki właśnie przez kulturę i przez ten wątek romantyczny i przez ten wątek poznawania siebie, plus też bardzo dużo słyszałam o tej książce, jak nie było jeszcze polskiego wydania od Homebook, bo ona kiedyś właśnie czytała po angielsku i nie wiem, czy było to jeszcze za czasów BookTube'a, czy już za czasów Bookstagrama. Nie jestem w 100% teraz pewna, wiem, że właśnie słyszałam o tej książce u Karoliny i dosyć dobrze właśnie ją pamiętałam i pamiętałam właśnie, że również się Karolinie podobała. I tym samym przechodzimy do ostatniej premiery, która mnie sobą ciekawi i która już jest ogłoszona z konkretną datą. Jest to 22 lutego i Maya McGregor i Sam Sylwester i Wiele na wpół przeżytych żyć. I tutaj mamy do czynienia z głównym bohaterem, który jest niebinarny i używa zaimków ono, jeno i będę się bardzo starała używać tych zaimków również tutaj, jak będę opowiadać o tej książce, ale jest bardzo wczesna godzina i może mi się czasem omsknąć język, bo ja się dosyć zawieszam i mam taką zawiechę czasem, dlatego jest tyle cięć w tych materiałach. W każdym razie postaram się zrobić co w mojej mocy, żeby po prostu nikogo teraz nie urazić i używać dobrych zaimków, bo jeżeli coś wyjdzie, to po prostu z mojej nieuwagi i z tego, że coś przeoczyłam, niż faktycznie z tego, że chciałam powiedzieć coś w innym zaimku, więc jeśli coś takiego by się zdarzyło, to bardzo przepraszam. I Sam Sylwester, czyli Sam, jest po jakimś wypadku, w którym mogło stracić życie i było to przed jeno 19 urodzinami i jest ono zafascynowane właśnie takimi ludźmi, którzy przed tym 19 rokiem życia umarli i zmienia miejsce swojego zamieszkania i wprowadza się do domu, gdzie właśnie chyba taka sytuacja miała po prostu miejsce wcześniej i jednocześnie poznaje dziewczynę, która momentalnie staje się jeno przyjaciółką i pomaga właśnie odkryć tą tajemnicę tego domu, w którym po prostu ktoś zginął właśnie przed 19 rokiem życia i nagle odzywa się jeno przeszłość i ono musi sobie po prostu radzić z tym, że ktoś zaczyna jeno szantażować, bądź ogólnie jest właśnie taka sytuacja, że wypływają po prostu jakieś brudy z przeszłości od właśnie Sama i jeno zaczyna się trochę tym obawiać i trochę tym stresować, więc no tutaj nam się cała ta akcja zacieśnia i zawiązuje. Nie umiem tego przedstawić mniej chaotycznie, bo za bardzo się skupiam na zaimkach. Przepraszam, mam nadzieję, że właśnie podczas czytania, bo mam nadzieję właśnie przeczytać tą książkę, mam nadzieję, że podczas czytania po prostu to załapę, bo ciężko jest też mi opowiadać o książce, której ja wcześniej nie czytałam i używać zaimków, którymi na co dzień się po prostu nie mam potrzeby posługiwać, z tego względu, że po prostu nie mam wśród znajomych osoby, która by się identyfikowała innymi zaimkami.
A jeżeli są to inne zaimki, to po prostu jest to wymienne. Także no, po prostu nie jestem przyzwyczajona. Mam nadzieję, że kiedyś po prostu będę czytała więcej takiej literatury i będę bardziej przyzwyczajona właśnie do tego typu zaimków. Więc jeśli gdzieś coś pomyliłam, to naprawdę przepraszam, nie chciałam, po prostu nie jestem przyzwyczajona. Dobrze, tak się prezentowało zestawienie w zasadzie 9 książek, na które mam w danym momencie największą ochotę i które premiery znamy. No bo tak jak mówiłam, nie mówiłam tutaj o takich rzeczach typu Iron Widow, typu nowa Ruth Ware, typu nowa Taylor Jenkins Reid. Chociaż z tą Taylor Jenkins Reid nie jestem pewna, czy mi się to nie przyśniło. Mam nadzieję, że nie, ale teraz nie mogę być w 100% pewna, czy faktycznie wyjdzie jej książka, więc tutaj bierzcie bardzo, bardzo dużą poprawkę na to, co mówię. Wiem, że nowa Ruth Ware ma być, bo tak czytałam po prostu na stronie wydawnictwa i nie chcę Wam też mówić o innych książkach, które po prostu nie mają swojej konkretnej daty, bo ciężko mi jest wtedy uwierzyć, że one faktycznie wyjdą. Bo czasem się to udaje, czasem się to przesuwa po prostu na kolejne miesiące i traci na ważności właśnie jeśli nie ma ustalonego tego deadline'u i tej premiery wydania. Więc co? Dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Dajcie mi znać, jakie są Wasze plany na 2023 rok i na jakie premiery Wy czekacie. A ja się z Wami żegnam. Na razie!